Siemka ludziska, jestem Predzio, a tu jest kolejny odcinek, zagrajmy w Arcania Gothic 4. Wiecie co zauważyłem? Że nasz kolega tam idzie, tam gdzie my mamy iść. Ten kolega nazywał się Hem. Nie wiem, bo tak, zapomniałem jego imię. Mam talent do przekręcenia imion, więc... wybacz mi. Słoneczne jagódki. Idziemy sobie da... W lewo czy prawo? Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo... Lewo, prawo, lewo, prawo... Nie jest Hem. A tam widzisz. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dziwny jestem. Ale... nie mówcie mi tego, ja to wiem. O Boże, ile jej tam jest. O Boże. Miałem z jednym problem. Swoimi czasy. Wow. No. Zauważyłem, że nasz bohater ma dziw. Staranujesz swojego kolegę. O. Ha, zbieramy te nowe pancerze, nie wątpię. Czyli jednak mamy i wątróbki. Cześć, oszalało, oszalała bestio. Pa, oszalała bestio. Pochodne alkaloidów. Teraz jedno pytanie. Oh, where is Hem? Hem is here. Here, here, tu I. Witam. Witam. Oj, mistrz wpadnie w furię. Masz tu, masz tu wątroby. O, cudownie. Mam nadzieję, że to uspokoi mistrza Vorgana. Zaniesiesz mu je? Mnie by sprał na kwaśne jabłko, zanim zdążyłbym cokolwiek wyjaśnić. Pokaż, że masz jaja. Nie ma. Lepiej nie, bo jeszcze mistrz mnie w nie kopnie. Zgoda. Zaniosę mu te wątroby. Okej, nie skomentuję tej rozmowy. Była ona... sorry. Była ona co najmniej dziwna. I konwersacja teraz. O, skacz. Dziś? Czy teraz? W czwartej minucie 15-minutowego filmiku mniej więcej mówię, co w tym będzie. tylko ja tak potrafię. W tym odcinku dalej widać, zajmiemy się robieniem zadań. Pierwsze. Ruszymy swoje zatki. Sorka. I pójdziemy do Oktara. Przy okazji pokonamy wspólną bestię. La la la. O ja. Moje ulubione nowe przeciwniki. Ale dlaczego oni tak zmienili te polne bestie? To znaczy... taki owo trochę. Wow! Grasujące polne bestie.
No, cześć. Hejka. Tu mam. Okej. Witaj w moim gospodarstwie. Widzę, że jesteś cały i zdrów. A nie powinienem być? Polne bestie plądrują mi pola. Moje tchórzliwe parobki z budynku nosa nie wyściubią. Nie pomógłbyś mi? Pomogę ci, bo myślałem, że będziesz jakimś... ...wredniejszym gościem. Polne bestie to dla mnie fraszki. Fraszki! Dziękuję, nieznajomy. Bardzo dziękuję. Już zabiłem dwie. Ale teraz mam je na znaczniku mapy. Nie wiem po co nam ule, ale je zbieramy. Potem je sprzedamy. O, jak miło. Przestał padać deszcz. Teraz jest tak ładnie. Wiecie co? Ja już gramy w tą grę, że... W sumie opowiem wam, co nie sądzę. Będzie też w podsumowaniu po zakończeniu gry, ale... Niestety... Nivzom nie czuję w tej grze klimatu gotika. Sorry. Nie, naprawdę. Kocham klimat gotika. To jest gotik 4, ale mogliby się postarać następnym razem i zrobić nam tak. Więcej tych... nie, klimat po prostu poprawić. Dla mnie ta gra nie ma tego klimatu już fajnego. Dla mnie, szczerze, Reason ma lepszy klimat. Bardziej go mogę porównać ja do Gothica i nie mieć potem wyrzutu sumienia, że to porównałem do Gothica, to nie jest podobne jak Gothic, nie. Jakbym porównał tak Arkanie, owszem, miałbym wyrzutu sumienia. Chyba, że ten klimat się jeszcze zmieni, nie? Dla mnie to już zupełnie inna gra. Dla mnie to już nigdy nie będzie Gothic. Niestety. Już Gothica nie będzie. To jest też wina graczy, wiecie? To, że się pokłóciły te dwie firmy, to jest... O, ile bugów i tak dalej. Tak naprawdę wystarczy spatchować tą grę. Wystarczy ściągnąć dobrego patcha zrobionego przez fanów i ta gra nie ma tyle bugów. Teraz doprowadzili graczowie, że te firmy się pokłóciły i jest teraz Reason, Arkania. Niestety, takie życie. Udało ci się przegnać polne bestie? O bestiach możesz już zapomnieć. Dziękuję, nieznajomy. Uczciwie zapracowałeś sobie na nagrodę. Nie mogę się już doczekać, jak zagonię tych leniwych parobków z powrotem na pola. I jak? Jakieś inne problemy? Jałowa ziemia, kiepska pogoda, leniwe parobki, nic nowego. A wojna cię nie interesuje? Wojna tu, wojna tam. Cóż ma zrobić taki prosty człowiek jak ja? Ja chcę tylko godziwej zapłaty za swoje zbiory. A kto płaci, to już mnie nie obchodzi. Nie boisz się Robara? Robara? Tego szurniętego króla? Bardziej się boję kolejnej burzy gradowej. Ludzie tylko tak gadają. No tak, tak. Nie, czuję, że tu będzie jeszcze jedno zadanie z tymi ulami.
Ludzie. Dalej. Nie wiem. Jak zacząć? Skąd wziąć wytrych? Jutro powinienem dopiero wiedzieć. Czyli za jakieś 5 odcinków. Bo jutro będę się widział z kolegą, który przeszedł tą grę podobno. On będzie wiedział. I hate you. Drzwi. Lala. O czym wam tu mogę jeszcze powiedzieć? Ścierwo jadę. Czego ścierwo jadę? Bo śnieg. Wow! Tu mam nowego bezia. Ale piękny unik, widzieliście to? Patrzcie na to, jaki piękny unik. Szczerze, ten system walki może się okazać ciekawy momentami. Ale Reason miał lepszy. Tak. Tam jest Stuark. Pamiętacie, jak wychodziliśmy ze Stuark? Wow. Szliśmy w prawo. Szliśmy po lewej stronie. Dobra. Co jeszcze jest? Zrobiliśmy... No! Wiecie co? Zostaje nam wrócić to Stuark. Div Stuark domaga się audiencji. O, widzę kolejne czterwojady. 5 aż. 6. Ale będzie ciekawe. Yeah. Dużo tutaj ścierwojadów. Co mamy? Żyjemy pewnie. Pokonamy te czerwojane. Wow, widzieliście? No mówię, tuż przed nosem. Okej, ludziska. Niestety, tu zakończymy. Spotkamy się w następnym odcinku w Stuark. Daruję wam tę drogę. Pa, pa.